Kurde, przyjechała mnie. Okej, patrzysz na drogę, czy w ogóle raczej nie? Ha? Dobra, zaczynajmy. Wiecie, co mi się podoba? Tam ta baza i trzeba by ją zniszczyć. Ale to wiecie, może jeszcze nie teraz? Może jeszcze po prostu nie teraz. Przydałoby się. Co to? Uhuhu. Może sobie to zrobimy. Gdzie jest misja jakaś? No. O kurde, Sosoros. Troszeczkę daleko, a tak z czystej ciekawości, może zanim to zrobimy, weźcie to, odznaczcie. Usuń punkt. Dzięki. Anuluj. Tak, wyjdź. Dziękuję. Zmienię trzy gwiazdki milicji na dumnego byka rewolucji. Brawo, szacunek. Ja bym chciał nieco podzielić się swoimi spostrzeżeniami, a raczej pocisnąć wam małego wkurwa na temat naszej poczty kochanej polskiej, jak to ona cudownie funkcjonuje. 10 sekund, super wyczucie. Jak ona to cudownie funkcjonuje w okresie świąt, w okresie przedświątecznym, tak? Pojazdy użytkowe, wozy, czołgi, pojazdy wodne, śmigłowce, samoloty, no właśnie. Ja mam pytanie, czy ja dam radę, to musisz mieć marker, aby móc wezwać rzut powstańczy. Nie mam markera. Hopie. Nie lubię was już. Słuchajcie, gdzie to się zaczyna? Można tu samolot wziąć, skroić, czy nie bardzo? Nie można. Markery, mam markera, o, już widzę. Dawaj, przepraszam. Come on. I wziął. Jak to jeden? Chyba nie jeden, wszystkie. Nie? Ja już dla pewności wezmę i użyję tego śmigłowca, bo tym samolotem, jeśli tu nie wystartuje, to może być dupa. Dawaj, śmigłowiec. Jeden marker, rzuć. Wkurw na temat naszej kochanej Poczty Polskiej. Kontynuując. Otóż, mimo tego, że... przesyłka priorytetowa ma teoretycznie dotrzeć na drugi dzień. Dlaczego to kurwa płonie? Super, zrzut się rozpierdzielił. Szacunek. Szacunek. Przesyłka ma dotrzeć na drugi dzień, czy też do 48 godzin, tak? Umówmy się. Do 48 godzin. I to jest napisane tam w ich, kurwa, nie wiem, jakimś czymś w regulaminie, czy chuj wie czym. I ma dotrzeć, tak? Nie wiem, może mają tam jakąś klauzulę, czy podpunkt oznaczony, że przed Wielką Nocą, czy przed wielkimi, przed świętami, niestety, ale nie dajemy rady. No może, okej, okay, mogą mieć natłok, ale żeby przesyłka polecona, priorytetowa, szła do mnie, kurwa, od dnia nadania 5 dni, to sorry, ale nie wiem, czy to wytrzymi, nie? Dosłownie, 5 dni szły soczewki do mnie. Myślałem, że mnie szlak na miejscu trafi. Autentycznie, to jest masakra. I to nie, że tam, wiecie, ekonom normalnie idzie 5 dni, czy 4. Tu jeszcze tam teoretycznie... Przepraszam, ale musiałem was opuścić. Opuścić i się tam przedostać dalej. Idzie 5 dni. I... okej, okay, no ale priorytet, żeby szedł 5 dni, to już jest leciutka przesada i też dążąc do, jakby dalej, to przed świętami powinienem teoretycznie dostać, słuchajcie, może tu wystartuję, mam jeszcze marker, wezmę ten samolot, zobaczymy jak się tym lata. Zobaczymy, no szczerze wątpię, że kurczę, tu się uda, ale słuchajcie, terenówki, samoloty, nie mam markeru, no super, gratuluję. Zamówiłem naklejki i zamówiłem też płyty, żeby wam ponagrywać grę. Zobaczymy jak to będzie, bo chciałbym zrobić konkursik przed świętami jeszcze, tak? I nie wiem, czy się uda, jak ta poczta faktycznie tak funkcjonuje. Sorry, ale to już jest moje. Ja muszę do... Biedny ten człowiek, on się utopił czy przeżyje? Tak dotrzemy, okej. Okay. No i
Nie wiem, czy to się uda, bo wszystko jest zamówione priorytetami, tak? Tylko, że to wysyłają teraz we wtorek, dzisiaj jak to nagrywam, albo jutro dopiero jak to zrobią, bo umówmy się, naklejki się jakiś czas robi, tak? Tam mają 3 dni czas realizacji firma. No i kurde, nie wiem, czy mi zdążą. Bo później jeszcze teoretycznie w przyszłym tygodniu jeszcze są dni robocze i jeszcze potrwa będzie funkcjonować, no ale może się tu nie udać. Kurczę, aby się to udało, ja tak trzymam teraz kciuki, żeby to się udało tylko. Fajnie tutaj z tymi łódkami. Masz spokojnie przedostać, nawet nie spodziewałem się. Myślałem, że będę śmigał. Z takimi przyjaciółmi, no ale wiecie, ta mapa jest tak wielka, że tu 9 godzin na piechotę obejść ją, czy przejść w poprzek. Coś takiego czytałem, jakiś artykuł. Już nie pamiętam, co tam dokładnie było napisane, ale podobno jedna z większych map, jeden z większych otwartych światów. Przepraszam, światów. Jeśli chodzi o jakiekolwiek giery. Ała, naciągnąłem sobie jakoś dziwnie krtań. To bolało. Dobrze, bo przynajmniej dopadłem szybką łódkę. Tam były jeszcze inne rybackie gówna, ale daliśmy radę. Odpaliłem tu start, tak, 6 minut już tego odcinka. Czy też 5, a tak plus minus. Zobaczymy, co tu wykombinujecie, co będzie dalej. Jest dzielnica, której jeszcze nasz generał kochany nie kontroluje i nigdy nie kontrolował, co nie? Sorot zawsze nasz. Tutaj. Ale fajnie tu macie. Super. Co tam tak dzieje? Dajcie spokój. Zadanko, z takimi przyjaciółmi. Podrasuj sprzęt, sprawdź mody i napierdolę. Sheldon! Well, it is now a part of the conversation, Mario. I apologize, son. What happened? I see you found the rebel, Sheriff. Well, you know my pilot Crashy says we should all do our part. You know me, humanitarian of the year for any year. Right. It's true. Why, just now, I brokered a deal with the rebels. See, you saved them. They helped me. I help you travel from place to place. You, Sheldon? Yes. You are welcome, son. You are welcome. Lubię cię. Masz fajne poczucie humoru. Serio. Naprawdę. Dobrze, że nie ustawiłem kamery w tej serii, bo nie chcielibyście tutaj widzieć moich min czasem, które... Pierdolne. Odpuśćmy sobie. Co mam zrobić? Iść pogadać z biednym, załamanym Mario. Stary, no ale... Rebeliant i ktoś tam jakiś... Wojna potrzebuje ofiar. This is our revolution, but he owns us. Mario, I know Tom Sheldon. I worked with him for years, but you are a friend. You need to tell me the truth. I'm sorry, I dragged you into this. I forgive you. Always cover yourself, amico. Oh. Amusing. All wet. Come. I was talking about Barbarian Depot. Barbarian scrap is stored there. Getting rid of it will hit him where it hurts. I'll check it out. Great things are afoot. The possibility for excruciating death is very high. Hey! For you, that is. Di Ravello is now the most dangerous man on planet. I need my Barbarian scanner. Meet my contact at Vigilator Nord. Gdzie to? Tylko nie mówcie, że znowu będę musiał łódką popierdalać. Tam jest opcja szybkiej podróży na ląd. Na pewno jedna albo dwie przynajmniej. I 100% je mam. I chcę je teraz użyć. Chyba, że mnie z automatu gra przeniesie. Co by było jeszcze lepszym rozwiązaniem. Nie, nie przeniosłem. Uziemiona łódź. Mam mu pomóc, tak? Luz.
Damy radę. Postaram się. Tylko czekaj, ja bym się chciał odczepić, bo nadal mogę z tą robić takie coś. Przepraszam cię, stary. Chcę ci pomóc. Chcę ci obrócić tą łódkę. Dla rady? Pomogę mu czy nie bardzo? O, okej, okay, okej, okay, jest dobrze? Może niekoniecznie, dobra. Podróży do Manei. Już, no wiem, że szybka podróż, umiem z tego korzystać. Człowieki. Naciśnij spację, aby otworzyć menu kontekstowe. Szybka podróż. Brawo, tylko trzeba przeładować. Te biedne dyski HDD już niestety, ale powoli nie wyrabiają. Często to widać na przykład teraz z nowych rzeczy, to w GTA. Jeśli się jedzie bardzo szybko, ponad 300 coś na godzinę z modowanymi samochodami, to umówmy się, ale dyski nie wyrabiają. Szczytywanie nie nadąża po prostu wczytywać tekstur. Chyba, że macie oczywiście więcej RAMu, ale cała akcja polega na tym, że za niedługo będą nowe X-Drive'y, tak? Czy jak się te dyski będą nazywać, już nie pamiętam, ale bardzo szybkie dyski, które praktycznie jako RAM będą mogły wam pracować, co jest naprawdę świetną opcją i tylko kurde czekam na te dyski. Będą tańsze od SSD-ków. Znowu mnie ktoś przejechał, no ja pierdzielę, drugi raz. Co mam zrobić? Stara, poczekaj. Tu mam zadanie. Wybierz, ustaw punkt, jak daleko. Przydałoby się albo samochód dopaść, albo coś wziąć. Kurde, no nie wiem, ten mi wygląda na najszybszy, tak? Ale to i tak. Dobra, weźmy, dojedziemy tam. Ile to jest? 2,5 km. No jest chwila. Nie ma to poobijanych jakichś opon czy czegoś? Damy radę. Dziwnie się tu osobiście, powiem wam szczerze, jeździ, ale... Kurde, no muszę dać dawać sobie radę. System jeżdżenia zdupili, ale pozostałe rzeczy całkiem spoko. Bezwładność mają te samochody. Jak ja mu pociągnę skręt, to później mu... O kurde, korygować. Oczywiście, no zobaczcie, widzicie? To jakby nie skręcam, tylko kieruję kołami. Tak jak w 18 Wheels on Steel, coś takiego. Ale tutaj podobny system sterowania jest w tym. Teraz ostatnie gier, w których grałem, w Construction Simulator. Taki, że skręcamy kołami. Tak dziwnie. I na przykład one od razu nie odbijają, tylko cały czas trzymają skręt. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, ale jeśli pogralibyście na przykład w to, to załapiecie o co. Tam, tu raczej nie chcę zaskakiwać. Okej, okay, nie, no szczerze wątpię. O, uda się. Trzeba po prostu wcześniej tą strzałkę puszczać. Te koła cały czas są skręcone, ale to jest do wyczucia też. No dobra, nie marudzę, nie pierniecie głupot. Wkraczasz do prowincji Plagia. Plagia, wkraczam. Zaraz będzie Plagia, ale na niebiesko oznaczone. O, skręć. Dziwnie mnie prowadzi ta droga. Mogę na wprost. Mam nadzieję, że to nie wybuchnie. O. O, coś takiego. No teraz to już była bida. Odpal jeszcze to i git. Au, przyłożyłem mi to ostro. Konflikt interesów. Przycisk E. Dostanę taką łajbę. Hey, are you Luch? That depends. Who's asking? Demerson. Oh, and I am Luch. A vigilator north is across the bay. Hmm. You're looking for Demos Scanner, right? Si. Too bad. That is needle in one very large haystack. Good luck. You'll need it. Thanks, Luch. Hey, gotta be honest, right? Tak. Naprawdę, dobrego tam gościa mieli od fabuły, czy no grupę ludzi, tak? Serio, jeśli chodzi o...
no, fabuła jest dosyć prosta. Jedziesz, strzelasz, zabijasz, wysadzasz w powietrze, ale kwestia humoru i tam takich fajnych żartów, co nawet im się udało. To jest na pewno jedna z kilku rzeczy, które mi się tutaj naprawdę podobają. Udaj się do Vigilator Nord. O, to jest to, co chcę rozpierniczyć i to, co chcę wysłać w powietrze. Damy radę. Najchętniej bym przejął jakiś wasz śmigłowiec. Macie tutaj bojowy śmigłowiec? Tam go widzę. To jest mój cel. Bojowym śmigłowcem to rozwalę od razu. Idę po śmigłowiec. Dajcie mi spokój, tak żeby mnie nikt w tym momencie nie wykrył. Już mnie widzą. Tu go mam. Przepraszam, dobra, wyjdę. Wow! Wyjdę jak człowiek schodami, ale ostrzał. Umieraj. Dawaj mi ten śmigłowiec i to szybko. To strzela? Strzela na pewno. Będzie was wszystko bolało. Oh fuck. Czekajcie, oddalę się szybciutko. Mam jakieś dwie zwiechy, miałem dziwne. Podam escape na chwilę, dam tak. Śmigłowiec leci we mnie. Strzelaj po nim. Dobrze. Nie, naprawdę, to jednak mi ułatwi sprawę i to mega. Nie, no tak nie może być. No. Dobra, tu jest ważne, żeby te kontenery pootwierać, a nie zajmować się tylko nimi. Wszystko? Wyważ, przeszukaj. O to chodziło? Dobra, tu go nie ma. Przeszukaj kontenery. Ja bym chciał tą bazę rozwalić, niż przeszukiwać kontenery. Ktoś do mnie próbował strzelać, tylko pytanie kto i skąd tym zielonym laserem. Dobra, robimy tak, że sobie wyjdę i tylko popatrzę, który jest, ten jest najniżej. Tutaj są dwa bodajże. Tak, wiecie, żeby jednak od góry je sprawdzać, a nie... Tak, tego bierzemy najpierw. Nice. Okej, okay. To też nie. Też tak podejrzewałem. To śmigniemy tam tylko z lekkim... Broni, dzięki. O to chodziło. Pozbieraj. Tylko z lekkim rozpędem. Dolecę. Chłopaki! Mógłby mi ktoś ofiarować większą broń w najbliższym czasie. No, zbliż się. Powiedz, że tutaj. Powiedz, że to jest to. Znalazłem. Nie spodziewałem się w trzecim kontenerze. Dima. You need to put the scanner on one of the three grates at Chimeleon. The device will detect traces of refined Bavarian. Zrafinowany bawar, 2 km. Wiecie co? Przede wszystkim to ja wezmę sobie wasz pojazd, bo przydałby mi się, nie? Strzelajcie, nie wiem do kogo, ale i ja stąd spadam. Mam nadzieję, że ten wózek przynajmniej da radę chwilę. Jezu, dziwnie to jeździ, to nie ma jakiejś w ogóle takiej, wiecie, fizyki, tylko to jedzie jak karton. Może nie tak, czekajcie, jaka to była gra, w której gra wyścigowa się jeździła, o tym mówiłem po prostu. Nie grałem w tą grę, nawet jej nie kupiłem, bo to byłaby totalna strata pieniędzy. Tam fizyka jazdy, a nowa gra z 2015 roku. Kurde, jak ona się nazywała, tam naprawdę samochodem się jechało jak kartonem, dosłownie. Taka była fizyka jazdy. Jezu, no nie ucieknę wam samochodem, który jedzie tak samo szybko jak wasze.
Ten, kto ma władzę nad Bawarem, ma władzę nad Medici. Wyluzuj. Co szybciej będzie, jak pójdę na piechotę? To jest po drugiej stronie, nie? Czekaj, bo tu jest trudno wylecieć. No, coś takiego. Udało się. 5 minut. Nawet za dużo tego czasu mam. Ten podkład muzyczny, no ja cię kurczę pierniczę. Jeszcze kawałek. No, dalej. To jest spinanie na wysokim poziomie. To teraz będzie trochę niżej, nie? To ja sobie skoczę na wingsuicie. Obrona aktywna, unikaj ataków powietrznych foe. Damy radę. Au! Powiedzcie, że nie umarłem. Nie umarłem. Śmigłowiec! Już jest mój. Wsiądę tak w niego, czy nie bardzo? Nie bardzo. Lasem przejdę. Pewnie. Tak działa spadochron między gałęziami. Tutaj miałem dotrzeć. O tak. Dotarłem. Przeładowanie. Ciekawe, jak się tam dostanę. No nie, nie muszę się dostawać. Bum. Okej. Czyli, że się powiodło, czy nie bardzo? Nie rozumiem tej waszej technologii. Wczytywanie jakieś. Chyba się udało. To tak miało być. Oh, I know just what to do with that ruined scanner. Sheldon. I've got the scanner, Sheldon. Where are you? Where are you? Tu, gdzie ty jesteś? Tu. Szkoda, że do ciebie nie można szybkiej podróży wykonać, byłoby całkiem przyjemnie. I knew you'd come through for me. Hey, let's meet up and celebrate at Cafe Francesco. I hear tell they make one mean Pinelli Campulio. Oh boy. Jakaś ścina. Co to były za dwie ścinki? O co chodzi? Co się dzieje? Co to było? Nie mój dysk. Dobra, nie wiem, czy przewidujecie, że dotrzemy tam? Dolecimy? Damy radę, czy nie bardzo? Coś mi się wydaje, że nie bardzo. Propagandy nie będzie. Nie będziecie słuchać. Koniec z propagandą. Nie ma takich pierdół. Ale fajne miasteczko takie. Kurczę, no na brzeżu. Chciałbym w takim miasteczku mieszkać kiedyś. I tak, nie w Polsce. Bo drugi wkurw, oprócz tego, który pocisnąłem wam, jeśli chodzi o pocztę, to mogę wam pocisnąć na kolejnym odcinku, jeśli chodzi o system podatkowy w naszym kraju. To jest porażka, co tu się wyrabia. Taki burdel tam mają, że to jest aż nie do, to jest nie do opisania, co tam się dzieje. W własnej skórze się przekonałem. I truly believe you want to create a stronger, more loving world. Oh yeah. Thanks for coming by. No, twój pilot co, śpi czy ubity? A nie, nie, nie wiem, czy rozmawiać z wami, ale w ogóle załatwić coś w naszych urzędach, to jest... Wy jesteście jeszcze młodzi, wy się nie musicie o nic martwić, dopiero was to czeka, nie wiem jak tam kurwa skończycie technika czy studia, dopiero się będziecie z tym jebać, ale to co się odwala naprawdę, to jest poezja. Nie wiedziałem, że tak można coś spierdolić, jednak można.
To jest aż śmieszne. A, dobra, nie będę o tym mówił. Za młodzi jesteście, poza wam mam truci życie. Macie jeszcze po 16-17 lat. Może nie wszyscy, ale większość. Nie wychylaj dupska. Kurczę, aż mi łzy ze śmiechu naleciały. Robimy tak, tutaj kończymy odcinek. Podobał się, zostawcie łapę i widzimy się w kolejnym. Social media macie w opisie. Jeśli chodzi o filmik z outro, oprócz adnotacji wyskoczy wam też karta, tak zwane karty, które weszły na YouTube, więc powinno się wam wyświetlić, odnośnik powinien wam się także wyświetlić na telefonach, smartfonach, tabletach, na wszystkich urządzeniach mobilnych, więc jakby z kliknięciem filmiku z outro nie powinniście mieć problemu. Nikt z was. I teraz to tyle. Trzymajcie się, miłego dnia wam życzę, cześć.